Ewangelia według Jana, rozdział 5. Potem było święto żydowskie i poszedł Jezus do Jerozolimy. Jest w Jerozolimie przy owczej bramie sadzawka zwana po hebrajsku Betesda, mająca 5 krużganków. W nich leżało bardzo dużo słabych, ślepych, chromych i sparaliżowanych, czekających na poruszenie wody. Bo anioł w pewnym czasie wstępował do sadzawki i poruszał wodę. Kto pierwszy wstąpił po poruszeniu wody, stawał się zdrowy, niezależnie od tego, na co chorował. Był tam pewien człowiek bezsilny od 38 lat. Gdy Jezus ujrzał go leżącego i poznał, że już przez długi czas choruje, powiedział mu: czy chcesz być zdrowy? Bezsilny odpowiedział mu: Panie, nie ma człowieka, który wrzuciłby mnie do sadzawki, gdy woda zostanie poruszona. Gdy zaś idę, inny przede mną wchodzi. Jezus powiedział mu: wstań, weź swoje posłanie i chodź. Natychmiast wyzdrowiał ów człowiek. Wziął swoje posłanie i chodził. A wtedy był dzień odpoczynku. Wtedy mówili Żydzi do uzdrowionego: jest odpoczynek, nie wolno ci nosić posłania. Odpowiedział im: ten, który mnie uzdrowił, powiedział mi: weź swoje posłanie i chodź. Pytali go: kto jest tym człowiekiem, który ci powiedział: weź swoje posłanie i chodź? Uzdrowiony nie wiedział, kto to jest, bo Jezus odszedł od tłumu będącego w tym miejscu. Potem znalazł go Jezus w świątyni i powiedział mu: oto zostałeś uzdrowiony, nie grzesz więcej, aby nie stało ci się coś gorszego. Odszedł ten człowiek i powiedział Żydom, że to Jezus go uzdrowił. Dlatego Żydzi prześladowali Jezusa i szukali okazji, aby go zamordować, bo czynił to w dzień odpoczynku. Jezus im odpowiedział: ojciec mój aż dotąd działa i ja działam. Dlatego tym bardziej szukali Żydzi okazji, aby go zamordować, bo nie tylko nie odpoczywał, ale też ojcem swoim nazywał Boga i siebie czynił równym Bogu. Jezus odpowiedział im: zaprawdę, zaprawdę mówię wam, nie może Syn od siebie nic uczynić, tylko to, co widzi, że czyni Ojciec, bo cokolwiek On czyni, to także i Syn czyni. Ojciec miłuje Syna i ukazuje Mu wszystko, co sam czyni, i większe mu nad te dzieła pokaże, abyście podziwiali. Jak ojciec zbudza umarłych i ożywia, tak i syn ożywia tych, których chce. Ojciec nikogo nie sądzi, lecz cały sąd dał synowi, aby wszyscy czcili syna tak, jak czczą ojca. Nie czczący syna nie czci ojca, który go posłał. Zaprawdę, zaprawdę mówię wam, słyszący moje słowo i wierzący temu, który mnie posłał, ma życie wieczne i nie będzie sądzony, ale przeszedł ze śmierci do życia. Zaprawdę, zaprawdę mówię wam, przychodzi godzina i teraz już jest, gdy umarli usłyszą głos Syna Bożego i ci, którzy usłyszeli, będą żyć. Bo jak ojciec ma życie w sobie, tak też dał synowi, aby miał życie w sobie. I dał mu władzę sądzenia, bo jest synem człowieczym. Nie dziwcie się temu, bo nadchodzi godzina, w której wszyscy, którzy są w grobach, usłyszą jego głos. I ci, którzy dobrze czynili, powstaną do życia, ale ci, którzy źle czynili, powstaną na sąd. Nie mogę ja sam od siebie nic czynić. Jak słyszę, tak sądzę, a sąd mój jest sprawiedliwy, bo nie szukam woli mojej,
ale woli Ojca, który mnie posłał. Jeśli o sobie świadczę, moje świadectwo nie jest prawdziwe. Jest też inny świadczący o mnie i wiem, że prawdziwe jest świadectwo, które wydaje o mnie. Wy posłaliście do Jana i poświadczył prawdę. Ja natomiast nie biorę świadectwa od człowieka, ale to mówię, abyście wy byli zbawieni. On to był lampą palącą się i świecącą, a wy chcieliście do czasu radować się w jego świetle. Mam świadectwo większe niż Jana, bo dzieła, które mi dał Ojciec, abym je wykonał, te dzieła, które ja czynię, świadczą o mnie, że Ojciec mnie posłał. I Ojciec, który mnie posłał, sam świadczył o mnie. Nigdy głosu Jego nie słyszeliście, kształtu Jego nie widzieliście. Nie macie też słowa Jego żyjącego w was, dlatego nie wierzycie temu, którego On posłał. Badajcie Pisma, skoro myślicie, że macie w nich życie wieczne. One świadczą o mnie. Nie chcecie przyjść do mnie, abyście mieli życie. Chwały od ludzi nie przyjmuję. Poznałem was jednak, że miłości Boga nie macie w sobie. Ja przyszedłem w imieniu Ojca mojego i nie przyjmujecie mnie. Gdy przyjdzie inny we własnym imieniu, tego przyjmiecie. Jak możecie wierzyć wy, którzy przyjmujecie chwałę od siebie, a pochwałę od samego Boga nie zabiegacie? Niech nie wydaje się wam, że ja was będę oskarżał przed Ojcem. Oskarżającym was jest Mojżesz, w którym wy macie nadzieję. Gdybyście bowiem wierzyli Mojżeszowi, wierzylibyście i mnie. On bowiem napisał o mnie. Jeśli jednak pismom jego nie wierzycie, jak uwierzycie moim słowom?